Na szczyt Orlicy prowadzi kilka szlaków turystycznych. Można wyruszyć z Sieleńca, ale również od strony naszych południowych sąsiadów. Najkrótszy i najczęściej wybierany szlak z parkingu przy kamieniu Henrysia Rubacza w Sieleńcu. I my również się nim kierujemy. Czas w jedną stronę to około 50 minut i dystans około 2 km. Witam serdecznie w czwartym odcinku Korony Gór Polski. Dzisiaj zdobywamy Orlicę. Jest wielka sobota, także pewnie będzie mało ludzi. Jest piękna aura, śnieg. Także zapraszam do oglądania. Orlica uznawana jest za najwyższy szczyt polskiej części Gór Orlickich i równocześnie jest najwyższym szczytem polskich Sudetów Środkowych. Góry Orlickie w większości leżą na terenie Czech, a do Polski należy jedynie niewielki północny fragment. Przez wierzchołek przechodzi granica, a sam szczyt znajduje się tuż przy granicy po stronie czeskiej. Poniżej szczytu wybudowano w roku 2021 25,5-metrową wieżę widokową. Właśnie wracam z Orlicy. Niestety na samym szczycie nie było kompletnie nic widać. No i drona też się nie udało odpalić, bo mocno wiało. No ale samo wejście bardzo przyjemne. Śnieg i tak dalej. Jak się podobało, subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Już niedługo kolejne szczyty. Dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia.